To otoczenie słynnego pawilonu Zodiak, który powstał, gdy budowano ścianę wschodnią ulicy Marszałkowskiej. Budynek ten rozpoczynał karierę jako bar Zodiak. Wkrótce stanie się on warszawskim pawilonem architektury. Na jego otoczenie rozpisano konkurs i właśnie wyłoniono zwycięzców. Na wystawie w pasażu stacji drugiej linii metra można było obejrzeć wystawę pokonkursową. Pomysłów było wiele. To praca wyróżniona. To trzecie, a to drugie miejsce. A to praca zwycięska, sugerująca symboliczną białą kartkę papieru gotową do zapisania treści.